Poniedziałek, 13 dzień kwietnia, Michał Adamski, dzień dobry, zapraszam Państwa na informacje z regionu. Zaczynamy od statystyk, czyli nowych przypadków zakażenia koronawirusem w regionie. Testy potwierdziły chorobę u kolejnych 9 osób. W Polsce potwierdzono 260 nowych przypadków. Do tej pory w kraju zachorowały łącznie 6934 osoby, a 245 zmarło. W województwie kujawsko-pomorskim koronawirusa potwierdzono u łącznie 345 osób. 7 osób zmarło, a 16 wyzdrowiało. Więcej o sytuacji związanej z koronawirusem w materiale Krystyny Rymaszewskiej. Zawsze w gotowości, jednak tym razem sytuacja zmusiła ich do zamknięcia remizy. Strażacy ochotnicy z Papowa Toruńskiego musieli zawiesić działalność z powodu koronawirusa. Jeden z druhów jest podejrzany o zachorowanie na COVID-19, przechodzi kwarantannę. Do 17 kwietnia jednostka nie wykonuje żadnych działań. Mieszkańcy nie zostali bez pomocy. Na terenie gminy Łysomice działają jeszcze 4 inne jednostki OSP, które w razie konieczności podejmą akcję. Poprawia się za to zabezpieczenie ratowników medycznych Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy w środki ochrony osobistej. Materiały są uzupełniane na bieżąco. Docierają do nas rezerwy strategiczne materiałowe w postaci właśnie czy to maseczek, czy też kombinezonów, gogli. Ogromnym wsparciem dla pracowników pogotowia jest także zaangażowanie naukowców UTP i UKW w produkcję środków ochrony. Uniwersytety, które posiadają chociażby drukarki 3D, drukują przyłbice, drukują gogle, drukują adaptery do filtrów biobójczych, pomagają restauratorzy, dowożąc posiłki dla personelu ratownictwa medycznego. O zdrowie mieszkańców starają się dbać także samorządy. We Włocławku trwa akcja dezynfekcji przestrzeni publicznej. Najpierw były autobusy i przystanki, teraz dezynfekowane są główne ciągi komunikacyjne Włocławka. Drogi i chodniki. Akcja przeprowadzana jest wieczorami. Ona polega na rozpyleniu z agregatu odpowiedniej ilości środka, który będzie opadał i dzięki temu ta dezynfekcja się będzie odbywać. Od 16 kwietnia przed każdym wyjściem z domu będziemy musieli pamiętać o zakładaniu maseczki ochronnej na twarz. Powodem jest zwiększająca się liczba chorych, u których nie występują objawy COVID-19. W przypadku osób zarażonych maseczka ogranicza rozprzestrzenianie się wirusa. W kraju planuje się też wykorzystywać osocze krwi osób, które wyzdrowiały, do leczenia zakażonych koronawirusem. Ich osocze po wyzdrowieniu zawiera przeciwciała. Podawane byłoby osobom najciężej chorym na COVID-19. Metody wykorzystano z dobrym efektem w Afryce w walce z ebolą. Te same próby podjęto również u pacjentów chorych na ebolę, hospitalizowanych w Stanach Zjednoczonych i w Europie. I opierając się na tych dobrych efektach walki z ebolą, już w pierwszych tygodniach epidemii COVID-19 zaczęto myśleć o właśnie surowicy ozdrowieńców jako możliwym środku terapeutycznym dla chorych. Także doświadczenia lekarzy chińskich pokazują, że leczenie osoczem ozdrowieńców może być skuteczne w przypadku COVID-19. Bydgoszcz, Krystyna Rymaszewska. Jedną z osób, które pokonały koronawirusa, jest pochodzący z regionu wiceminister rolnictwa Ryszard Kamiński. Dwa testy wykonane w ostatnich dniach okazały się ujemne. Minister Kamiński nie trafił do szpitala, bo nie było takiej konieczności. Ponad 3 tygodnie spędził w izolacji w warszawskim mieszkaniu, skąd pracował zdalnie. Tak też będzie robił w najbliższym czasie. Myślę, że jest coś takiego w Polsce. Ja już tego doświadczyłem, moja rodzina doświadczyła tego, jak pewna stygmatyzacja osób, które mogły mieć kontakt z osobą zarażoną. Ja mam dwa dowody w postaci dwóch testów robionych niezależnie po 5 dniach, że w moim organizmie nie ma już koronawirusa, a mimo to ludzie nie chcą się spotykać, wolą unikać, wolą nie mieć kontaktu z moją rodziną i tak dalej. W związku z tym, ponieważ dotychczas, jak mówię, pracowałem dziesiątki maili, wysyłałem i telefonów, to tak jeszcze przez najbliższy tydzień będę pracował. Musimy się w Polsce również z tym oswoić, że jest taka grupa osób wyleczonych, zdrowych i w związku z tym to są normalni ludzie, którzy mogą normalnie funkcjonować. Być może nawet lepiej. We Włoszech podobno ci ludzie są kierowani do jakichś tam zadań, bo oni być może już nie mogą ponownie być zarażeni. Jeżeli to się komuś przyda, moje przeciwciała przeze mnie wytworzone, to na pewno byłbym otwarty dla takiej procedury. Ja się zaraziłem na samym początku, w związku z tym nawet razem z warszawskim sanepidem długo dochodziliśmy i nie udało się ostatecznie dojść do tego, w którym miejscu uległem zarażeniu.
Dzisiaj to jest jedyna metoda stosowania wszelkich procedur, które są nam proponowane. Trzeba niestety wytrzymać i stosować się do tych procedur. Od najbliższego czasu będziemy wszyscy obowiązkowo w przestrzeni publicznej musieli chodzić w maskach. Są być może szansą na wracanie normalności, czyli będziemy się chronili, ale będziemy być może w większym stopniu się pojawiać w różnych miejscach, ale to już zostawmy ministrowi Szumowskiemu, ministrowi Pinkasowi i tym, którzy nami dzisiaj rządzą od strony tej medycznej. Tymczasem rośnie liczba osób w regionie, które złamały zasady kwarantanny, mimo że można za to słono zapłacić. Tylko w Toruniu od 17 marca policja wystosowała wnioski do sanepidu o ukaranie 66 osób. W całym województwie takich wniosków może być nawet 3 razy więcej. Dzielnicowy ze Śródmieścia z panem Damianem. Panie Damianie, sprawdzamy kwarantannę, także poprosiłbym, żebyśmy się zobaczyli. Do okienka. Od drzwi do drzwi, od okna do okna. I tak przynajmniej raz dziennie. To jedna z kilkudziesięciu rutynowych kontroli, które każdego dnia przeprowadzają funkcjonariusze policji w Toruniu. Służby sprawdzają, czy tak zwani kwarantannowicze wywiązują się z obowiązku pozostania w domach. Jest ciężko, ale jak trzeba, to no, nie ma wyjścia. Co robimy? Czytamy książki, słuchamy muzyki, śpimy. Tydzień, równo tydzień dzisiaj. No. Przede wszystkim filmy na telewizji. Przypomnijmy, że kwarantannie poddają się osoby, które miały kontakt z osobami chorymi lub podejrzewanymi o zakażenie koronawirusem. Wszystko w porządku, jeśli chodzi o stan zdrowia. Oraz ci, którzy w ostatnim czasie przekroczyli polską granicę, wracając z obcego kraju. Od 1 kwietnia z obowiązkową kwarantanną domową wiąże się dodatkowy obowiązek. Korzystanie z aplikacji mobilnej, która ma ułatwić i usprawnić cały system związany z kontrolowaniem rozprzestrzeniania się epidemii. Kto zasady ignoruje, słono zapłaci, przestrzegają służby. Mimo to wciąż nie brakuje tych, którzy wytyczne mają za nic. Od 17 marca w samym Toruniu policjanci wystąpili do powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej z 66 wnioskami, informując o osobach, które rażąco nie stosują się do zaleceń kwarantanny. W całym województwie takich wniosków może być nawet 3 razy więcej. Wśród tych wystąpień jest przynajmniej kilka osób, które przynajmniej dwukrotnie naruszyły zasady tej kwarantanny. Policjanci po prostu kontrolując ich adres nie zastali ich w miejscu, gdzie powinny te osoby przebywać. A za złamanie zasad grożą kary nawet do 30 tysięcy złotych. Natalia Kurowska, TVP 3 Bydgoszcz. Policja prowadzi też swoje rutynowe działania. Zakończyły się poszukiwania 20-letniego Adama P., który tydzień temu uciekł z zakładu poprawczego w Kcyni. Mężczyzna przebywał w zakładzie od 4 lat. Odsiadywał karę za zamordowanie swojej siostry. Policjanci zatrzymali mężczyznę na terenie Kcyni w nocy z niedzieli na poniedziałek. Od tygodnia policjanci powiatu nakielskiego prowadzili poszukiwania za 20-letnim mieszkańcem miejscowości Grącz w powiecie żnińskim gminie Janowiec Wielkopolski, który 6 kwietnia w godzinach wieczornych samowolnie oddalił się z zakładu poprawczego w Kcyni. Mężczyzna ten przebywał w placówce na mocy postanowienia sądu rodzinnego za czyn karalny z artykułu 148 kodeksu karnego, czyli za zabójstwo. Nad ustaleniem miejsca pobytu 20-latka pracowali wspólni kryminalni Znakła i Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy. Ich praca przyniosła spodziewane efekty dzisiaj w nocy, krótko po godzinie 2 na terenie Kcyni. Śledczy zatrzymali uciekiniera. Mężczyzna ten został przewieziony do policyjnego aresztu, zostaną przekazany do placówki wychowawczej. Teraz zmieniamy temat. Dzisiaj poniedziałek wielkanocny w polskiej tradycji to przedłużenie czasu radości ze święta Zmartwychwstania Chrystusa. Ze względu na panującą w kraju epidemię wierni ten czas spędzają w domach. To były inne święta niż zwykle. Zamiast kościelnej ławki i mszy w świątyni, fotel lub kanapa oraz transmisje nabożeństw. Nie inaczej było także w świąteczny poniedziałek. Wierni w świątyniach gromadzili się w skromnych grupach. Pozostali ten dzień przeżywali w swoich domach. Wiele parafii w naszej diecezji organizuje transmisję mszy świętych ze swoich kościołów i modlitw. Różaniec, koronka do Bożego Miłosierdzia. W ten sposób wierni mogą w sposób duchowy łączyć się ze swoimi parafiami i w ten sposób przeżywać tajemnicę zmartwychwstania. W kościele katolickim wielkanocny poniedziałek rozpoczyna oktawę, w trakcie której przez 8 dni wierni dalej świętują cud zmartwychwstania Jezusa. Drugi dzień świąt to przedłużenie radości paschalnej, którą wczoraj
tak intensywnie świętowaliśmy. I tak będzie przez całą oktawę, 8 dni. To dar Kościoła, abyśmy idąc za tymi, którzy spotykali Chrystusa po zmartwychwstaniu, czy będziemy przez tych 8 dni mogli usłyszeć, byli również tacy, spotkali Jezusa i byli Jego świadkami. To jak można przeżyć ten radosny czas, pokazują studenci i uczniowie z bydgoskich szkół muzycznych, którzy wspólnie z młodzieżą działającą przy duszpasterstwach różnych parafii przygotowali piosenkę. Alleluja za Twój krzyż. Młodzi artyści już wkrótce planują kolejne nagrania, którymi także będą chcieli się podzielić. Michał Górski, TVP 3 Bydgoszcz. A tak, bezpiecznych świąt jeszcze nie było. Ograniczenia w przemieszczaniu się wyraźnie wpływają na liczbę wypadków i kolizji. Straż pożarna interweniowała jedynie w przypadku niegroźnych pożarów traw i śmietników. Na drogach względny spokój, dlatego w te święta jest mniej wypadków i kolizji. Te święta możemy zaliczyć do wyjątkowo spokojnych, ale wiemy, że znajdujemy się w szczególnych warunkach. Od piątku w regionie było około 300 interwencji. 100 dotyczyło niegroźnych pożarów traw czy śmietników. Część wiązała się z koronawirusem. Były to przede wszystkim działania związane z polowymi izbami przyjęć, przewozem próbek, komunikowaniem społeczeństwu o zagrożeniach, jakie niesie koronawirus i o tym, aby zostawać w domu. Na szczęście nie mieliśmy żadnych poważnych zdarzeń. Nikt nie poniósł śmierci. Ostateczny świąteczny bilans będzie znany we wtorek. Tegoroczne święta spędzane są w zupełnie inny sposób niż do tej pory. Brak możliwości spotkań z rodziną to najdotkliwsza ze zmian. Także osadzeni w zakładzie karnym w Grudziądzu, choć na co dzień spędzają czas w odosobnieniu, odczuwają skutki epidemii. Brak możliwości spędzenia świąt w rodzinnym gronie przypomina więzienną izolację. Ze względu na epidemię odsiadywanie wyroku w tym roku jest jeszcze trudniejsze. Odwiedziny zostały wstrzymane. To jest konieczność w dzisiejszych czasach. Dokładnie zabezpieczenie się przed roznoszeniem tego koronawirusa. Jest ciężko, ale to jest bardzo potrzebne. Pracownicy zakładu karnego numer 1 w Grudziądzu znaleźli sposób na to, by więźniowie mogli poczuć magię świąt. Obecnie karę odbywa tutaj 1200 osób. Wszyscy tęsknią za bliskimi i wszyscy mogli nagrać płytę z życzeniami. Życzę Wam zdrowia, szczęścia, pomyślności. To jest taki wzruszający gest. Życzyć im wszystkiego dobrego i przesłać im kawałek siebie. To jest bardzo dobry pomysł i cieszę się, że w ogóle mogłam z niego skorzystać. Nie spodziewają się, dlatego to będzie radość dla nich. Osadzeni zrobili także kartki wielkanocne. Mają one charakter szczególny, ponieważ były wykonywane przez konkretne osoby dla konkretnych odbiorców. Takie działania mają dać namiastkę świąt. Nie siedzę miesiąc czy dwa lata i wiadomo, to jest czas, który nas dołuje. Jeżeli jest zgrana na przykład cela, to te święta w dany sposób się odbędą. W grudziąckim zakładzie w jednej celi przebywa od 2 do 6 osób, a w trudach pomaga na przykład wirtualny uścisk. Drugi dzień świąt wielkanocnych to w polskiej tradycji lany poniedziałek. W tym roku ze względu na pandemię można się oblewać wodą tylko symbolicznie w domu. Za samo wyjście z wiadrem wody można dostać 500 zł mandatu. Z tego względu w inowrocławskim Szymborzu zrezygnowano z przywołówek tradycji sięgającej 1832 roku. W corocznym zwyczaju przeszkodziła dotąd tylko wojna. Na ulicach inowrocławskiego Szymborza pusto i cicho. Nie słychać dźwięku trąbki, nie ma też kawalerów i tradycyjnej wody komiteckiej. W poniedziałek wielkanocny to sytuacja nadzwyczajna. Od blisko 200 lat w Szymborzu leją wodę na potęgę. Dyngus to element przywołówek, tradycji, która sięga połowy XIX wieku. 2 tygodnie przed świętami kawalerowie z Szymborza wykupują panny, składając okup w postaci pieniędzy bądź alkoholu. W wielkanocne popołudnie uroczyście ze specjalnie na tę okazję zbudowanej trybuny wykrzykiwane są nazwiska wykupionych panien. Wcześniej wymyślili sobie takie wierszyki o upatrzonych pannach, zwłaszcza takich, które troszkę tam podpadły w ciągu roku. I wtedy każdy wierszyk był poświęcony jednej takiej dziewczynie, gdzie straszono ją poniedziałkowym dyngusem. Im więcej przewinień w ciągu roku, tym więcej wody w lany poniedziałek. Tak było praktycznie co roku. Kawalerów powstrzymała dotąd tylko wojna. Tym razem nad stawem nie ma trybuny, a na ulicach Szymborza nie słychać krzyków oblewanych właśnie panien. Powód?
koronawirus. Ta tradycja przeszła różne koleje losu i okres powstania styczniowego i pierwszej wojny i drugiej. Były pewne przerwy z takich właśnie ważkich powodów, ale zawsze do tego wracano i jestem przekonany, że teraz będzie podobnie. Koronawirus jest bezwzględny. Jego wyższość musi uznać nawet wieloletnia tradycja. Kawalerowie z Szymborza nie składają jednak broni, bo choć przegrali walkę z pandemią, to wciąż pozostają w grze o miłość. Szymborze, Błażej Karczmarczyk. Teraz w zbliżeniach informacje sportowe i Artur Onacki. Dzień dobry. Dzień dobry, wielkanocny poniedziałek. Wielu kibicom w naszym regionie kojarzy się z żużlem. W tym roku jest oczywiście inaczej. Nie ma meczów, ale żużlowe tematy w naszym serwisie będą. Czy jest szansa na podwójny turniej Grand Prix na toruńskiej motoarenie? To jeden z pomysłów organizatorów cyklu, żeby gdy tylko będzie można rozpocząć sezon, rozgrywać w jednym miejscu po dwie rundy Grand Prix dzień po dniu. Na razie jednak w żużlu, jak i w całym sporcie, podstawowym pytaniem jest, kiedy będzie można zacząć organizować rozgrywki. Opinie do pomysłu podwójnego Grand Prix w serwisie o 21:45. Zapraszam. A u nas jeszcze informacje o pogodzie. Dzisiaj w nocy nie będzie padać, zachmurzenie duże z przejaśnieniami, wiatr dość silny z zachodu i północnego zachodu. Spadek temperatury do -1 stopnia. Jutro też bez deszczu, choć na niebie jest sporo chmur i znacznie niższa temperatura. Maksymalnie w ciągu dnia od 6 do 8 stopni Celsjusza. Wiatr silny, północno-zachodni. Na barometrach będzie 1008 hektopaskali. Sprawdźmy jeszcze pogodę na kolejne dni. W środę synoptycy przewidują zachmurzenie duże. Temperatura od 5 w nocy do 9 stopni w ciągu dnia. Za to w czwartek znów mało słońca. W nocy temperatura około 7, w dzień około 12 stopni. I jeszcze piątek z dużym zachmurzeniem i temperaturą od 2 do 17 stopni. W tym serwisie to już wszystko. Wieczorne wydanie zbliżeń o 21:30. Dziękuję Państwu i zapraszam. Do zobaczenia.